από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 9, εδάφιο 13. Świętego Mateusza, 14 rozdział, 13 werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie z Nowego Testamentu z Kościoła w Atenach na dzielnicy Kifisja. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddali się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą i wyszedł, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziąć 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił. Potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Jedli wszyscy i byli nasyceni. I zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret i poznali go mężowie o niej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie, przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli i prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Amen. Przeminęło 6 miesięcy od chwili, gdzie Ojciec Bóg dał rozkaz, przykazanie Jezusowi Nazarejczykowi w Nazarecie, aby poszedł i przyjął chrzest upamiętania w Jordanie, bo przyszedł odpowiedni czas, odpowiedni dzień, wyznaczony czas. I poszedł. Jak go zobaczył Jan Chrzciciel, powiedział: ja mam potrzebę przyjęcia chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? I Pan powiedział mu: uspokój się, bo musimy wykonać całą
sprawiedliwość Bożą i to jest posłuszeństwo w Słowie Bożym. Bo Jezus Chrystus był posłuszny do śmierci krzyżowej, dlatego Bóg go wywyższył i dał mu największe imię, przed którym wszelkie kolano uklęknie i każdy język wyzna, że On jest Panem Panów i Królem Królów. Przeminęło 6 miesięcy. Posłannictwo Jana skończyło się. Złapał go Herod na urodziny jego. Dał rozkaz, aby ucięli mu głowę, dlatego, bo córka Salomis chciała jego głowę na talerzu i zakończyła się jego posłannictwo. I oczywiście, jak był w więzieniu, stracił swoją wiarę i wysłał uczni, pytając, ty jesteś tym, który miałeś przyjść i innego oczekujemy. Ja oczekiwałem, że ty będziesz królował i ja będę obok ciebie zawsze i teraz jestem w więzieniu. Czyli co, może popełniłem błąd? Nie zrozumiał jednak swojego posłannictwa, że jego posłannictwo wypełniło się. Nie, że wypełniło się, ale zakończyło się. I Pan powiedział tym, których wysłał Jan, powiedzcie mu, że ja robię cuda i ja jestem tym, który miał przyjść. Uwierzył i ucięli mu głowę. I teraz dzieło Boże wziął swoje ręce zupełnie Jezus Nazarejski, Syn Boga Żywego. Jak powiedzieli mu o ucięciu głowy Jana Chrzciciela, wszedł do łodzi i poszedł na pustynne miejsce, aby się pomodlił. Tak jak miał to w zwyczaju. Jakie to jest poważne. Modlitwa nasza w komorze modlitewnej, w pokoju modlitewnym. Ale lud zobaczył, gdzie poszedł i poszli za nim. Przyszło 10 tysięcy ludzi, zobaczył ich, zmiłował się nad nimi, bo byli tak jak owce nie mający pasterza i pobłogosławił ich. Uzdrowił chorych. I przeminął ten dzień. I wieczorem przyszli uczniowie, którzy popełnili wielki błąd. Mówili mu, co ma robić. Nie poszli do Pana, aby pytać się, co mają zrobić. Poszli do Pana i mówią mu, co musi zrobić. Mówią, Panie, przeminął czas. Miejsce jest puste, oni nie mają nic do jedzenia. Rozpuść ten lud, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności, bo zemdleją z głodu. Cały dzień nic nie jedli. Nie zrozumieli, to jest początek, nie zrozumieli jeszcze swojego posłannictwa, że nie będą uczyć Pana, będą pytać się Pana. Nie będą namawiać Pana i to jest wielki błąd, który my też czynimy. I dlatego, co mówi Słowo Boże, nie proście, co macie jeść, co macie pić i w czym macie przyodzieć, bo o tym wszystkim wie Bóg i ma gotowe, bo Bóg się troszczy o was. O jedną rzecz proście, o Królestwo Niebios i sprawiedliwość Jego i wszystko inne ja wam dam. I Królestwo Niebios jest sprawiedliwością Bożą, pokojem Bożym i radością Ducha Świętego. I kto pracuje dla Boga w taki sposób, ze sprawiedliwością Bożą, z pokojem Chrystusowym i z radością Ducha Świętego, wtedy będzie przychylny Bogu i będzie błogosławiony wobec ludzi. I to jest wielka tajemnica. Zważaj, jak przybliżasz się do Pana w swojej komorze modlitewnej. Co ty mu mówisz? Nie mów mu, co ma robić, ale jak masz prośby, zakończaj. Nie jak ja chcę, ale jak ty chcesz. Niech się stanie twoja wola. Dziękujemy Panu.
Pamiętam, raz modliłem się wieczorami, jak pracowałem i byłem na wersalce i naprzeciwko mnie zobaczyłem Pana i obok Niego moje ciało. I pyta się mnie, przemawiał mi, co to jest? Pomyślałem, mówi, to jest moje ciało, Panie. I mówi, nie, to jest statek, na którym podróżujesz w swoim życiu. Pomyślałem, na kolanach, na wersalce. I pomówiłem, tak, naprawdę jest. Amen, powiedziałem, Panie. Bo tutaj się rodzę w tym ciele i z tym ciałem odejdę. I mówię, amen. I zapytał się, kto mieszka na tym statku? Pomyślałem. Mówię, ja. I później przyszło natchnienie. Mówię, Panie, ja i Ty. I mówi, naprawdę. I pytaniem jest, zważcie teraz na to, kto kieruje tym statkiem. Ty, jak znajdujesz się w trudnościach, mówisz, co mam robić? Czy może Ty i rozkazujesz mi, co mam ja robić? I ja, czy może ja, i pytasz się mnie, co Ty masz zrobić? I wtedy schowałem się, bo zawstydziłem się. Mówię, Panie, to chcę, abyś Ty mi dawał rozkazy i abyś mi objawiał, co mam robić. Ale jak mi się to uda? I odchodząc, Jezus, słyszę Jego głos mówiący, proś mnie o to, proś mnie o to. I to jest coś poważnego. Co mamy, o co mamy Go prosić? O Jego prowadzenie. O to prośmy, o Jego naukę, bo On jest naszym nauczycielem, o nasze kierowanie, bo On jest naszym liderem. Panie, co mam robić? Naucz mnie, co mam teraz zrobić? Nie będę robił to, co mi się podoba, bo nic mi się nie będzie udawało. Nie będę robił to, co ja chcę, bo wszystko będzie się psuło. Nie będę robił to, co sądzę, bo to jest dla mnie korzyścią, bo wszystko będzie zburzone. Ja to zburzę wszystko. Panie, proszę Cię, powiedz mi Ty, co mam zrobić w tym temacie, w tamtym problemie, w mojej pracy, w moim życiu, na moich studiach, gdziekolwiek, co mam zrobić, Panie? Jak w dodatku jesteś ochotny, abyś się podporządkowywał w przykazaniach Pana, wtedy przyjdzie Pan i Ci przemówi. Dziękujemy Panu. Powiedz, aby poszli i kupili sobie na wioskach żywność, bo zemdleją, cały dzień nie jedli. I Pan co im odpowiedział? Nie jest to potrzeba, aby poszli. Słyszycie? Dajcie wy im jeść. I teraz powiedziałbym, co Ty mówisz, Panie? Co Ty nam mówisz teraz? Te rzeczy są niemożliwe, co nam mówisz. Ale to, co mówi Pan, Pan to uczyni. Amen. To, co Ci powie Chrystus, abyś uczynił, jest niemożliwe. Chrystus to uczyni dla Ciebie. I mówi, Panie, nie mamy nic innego, jak tylko 5 chlebów i 2 ryby. I jak zjedzą wszyscy z tego? To, co masz Ty, daj mi. Masz coś, trochę, idź, daj to Chrystusowi. Masz trochę wiary, idź z tą trochą wiary. Idź z tym, co masz. Trochę miłości. Idź z tą miłością do Pana. Nic nie masz. Idź z tym nic do Pana. I Pan wtedy rozkazał ludowi, aby usiął na trawie i wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił to i zaczął łamać i dawał uczniom. 5 chlebów i zaczął je łamać i zaczął dawać uczniom.
i nie było końca. I dawał, i dawał, a uczniowie dawał ludowi. Ja to przeżyłem raz z moją żoną, Zaną w Egio. Byliśmy sami, ugotowała jeden talerz moja żona i usłyszałem korne trąbienie na zewnątrz. Przyjechali bracia. Co zjemy? No, co mamy, to zjemy. I zaczęła dawać. I oni się najedli i odeszli. I później przyjechali następni bracia i siostry. I teraz co zjemy? No, co mamy? I to się stało dwa czy trzy razy, nie pamiętam. Jak odeszli, odjechali ostatni, w garnku jeszcze było jedzenie. Ja patrzyliśmy się z moją żoną i nie mogliśmy nic powiedzieć, jak tylko wychwalić Boga. Bo Bóg, bracia i siostry, czyni potężne rzeczy, cudowne rzeczy. Nie bój się, tylko wierz. Jak zjedli wszyscy i nie spróbowali, ale się najedli, nasycili się. Chleb i ryby, ile chcieli jedli. I jak nasycili się wszyscy, pozostało 12 pełnych koszów jedzenia. 10 tysięcy ludzi i może nawet więcej. Jest to możliwe. Dzisiaj jeśli przekaz jest, wszystko jest możliwe dla Boga, tak jak mi to powiedział Pan. Jak zapytałem się, jest coś niemożliwego dla Boga, sługo Jorgo? Ja mówię, nie, Panie. Wszystko jest możliwe dla Boga i wszystko jest możliwe dla wierzącego. I powiedziałem, amen, Panie. Ale jednak zważaj. Nie będziesz mi mówił, co mam robić, ale będziesz się pytał mnie, co masz ty zrobić. Ja powiedziałem, amen, Panie. I to jest potężny przekaz. I powiesz, nie wiedziałeś o tym? Dzisiaj to zrozumiałem. Dzisiaj to zrozumiałem. Ale z głębokości serca mojego dzisiaj to zrozumiałem. I jak najedli się i nasycili się, teraz przyszła następna próba. I zaraz wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. I uczniowie, rybacy. Co ty mówisz, Panie? Nie widzisz, że wiatr jest przeciwny, gdzie mamy płynąć? To jest niemożliwe, byśmy przepłynęli na drugi brzeg. Bo nie możemy rozłożyć żagiel i nie możemy też wiosłować, bo przecież jest przeciwny wiatr. Idźcie, płyńcie. No jest to niemożliwe, Panie. I wymógł na nich, aby weszli na siłę do łodzi. Dlaczego? Aby zobaczyli wszechmogącego Boga. Potężną rękę, ramienie Pana. I weszli do łodzi, wymógł na nich, na siłę. Panie Boże. I wiosłowali wieczorem o 6 po południu i wiosłowali aż do ostatniej godziny. Ale nie płynęła łódź. Do 4 straży nocnej. Nastała ciemność, noc, a oni wiosłowali. Ale podoba mi się, bo nie zatrzymali się z wiosłowaniem, z przeciwnym wiatrem. Jaką łatwą rzeczą byłoby, aby rozłożyli żagle i by wrócili, bez niebezpieczeństwa, że utoną. Dlatego, umiłowani bracia i siostry, nie zatrzymujmy się z wiosłowaniem. Co znaczy wiosłuje? Wiosłujemy znaczy podporządkowujemy się w przykazaniu Chrystusowym. Nie myślę, ale modlę się. Nie robię, co chcę, ale robię to, co mi mówi Pan. Ani nie to, co sądzę, ale to, co mi mówi Pan. Ani nie to, co mi się podoba, ale to, co mi mówi Pan. Bo mam
związek z Panem. Nie mam poglądu, mam posłuszeństwo w Słowie Bożym. Powiedz amen, bracie i siostro. Posłuszeństwo w Słowie Chrystusowym. Wymóg na nich, aby przepłynęli na drugi brzeg. Oni się nie znają, że nie są rybakami. Panie, Ty się nie znasz. Nie możemy przepłynąć na drugi brzeg teraz. Na siłę rozkazał im, aby weszli do łodzi. Na siłę płyńcie. Panie Boże, to nie jest łatwa rzecz, abyś podporządkował się na siłę w Słowie Bożym, ale to jest największe błogosławieństwo, które przeżyjesz. Największe błogosławieństwo, które przeżyjesz. Dziękujemy Bogu. I wiosłowali. Łódź nie płynęła, bo przecież wiatr był przeciwny. Ile przepłynęli? Trochę. Mały odcinek. Całą noc. Wiał wiatr. Świzgał wiatr. Oni wiosłowali. Wiosłowali bez zatrzymywania się, z nadzieją, że zobaczymy ten, który nam rozkazał, co może zrobić. I co ma zrobić? Co może zrobić? On wszedł na górę, aby się modlił i zostawił nas samych, porzucił nas. Nie interesuje się nami teraz. Wsadził nas do łodzi, abyśmy wiosłowali, a teraz się nami nie zajmuje. Zajmie się, jak przyjdzie odpowiedni czas, jak przyjdzie odpowiedni dzień dla nich, albo godzina dla nich. 6, 9, 12, 3 w nocy, 12 godzin. I w ostatniej straży nocnej. Jak nastawał poranek. Dlaczego? Bo musieli coś zobaczyć. Co mieli zobaczyć? Jak ktoś przychodzi do nich, idąc po falach. Wiecie, co to znaczy burza? Wiecie, co to znaczy przeciwny wiatr? I zobaczyli kogoś idącego po morzu. Przestraszyli się. Zjawa. I wtedy się bali zjaw, bo uważali, że to jest, że to było od wroga dusz. Zjawa. Niebezpieczeństwo. I Pan szedł, bo wiatr mu nie przeszkadzał przeciwny i łatwo przybliżył się do nich. I powiedział, nie bójcie się, nie jestem zjawą, ja jestem. Nie bój się, tylko wierz. Idź. Tak, ale przychodzą odwrotne rzeczy, problemy, trudności. Przeciwny jest wiatr, nie bój się. Idź. Wiosłuj. Kontynuuj i wiosłuj. Nie zatrzymuj się z wiosłowaniem, bo to jest przykazanie Pana. Ale wiesz, co? Nie zajmuj się, co? Niech Cię zajmuje, co zrobi Chrystus. Nie bójcie się. Ja jestem, mówi Pan. I wtedy Piotr naprawdę był człowiekiem szczególnym, zupełnie szczególnym człowiekiem. Powiedział, Panie, jeśli to Ty jesteś i nie jesteś zjawą, tak jak ja sądzę, że jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie, po morzu. Zobaczcie, co on powiedział. Każ mi, abym przyszedł do Ciebie po falach. I Pan bardzo łatwo. Przyjdź. Panie Boże. Przyjdź, powiedział mu.
Pójdziesz, poszedłbyś. I to jest pierwszy z apostołów. Poszedłbyś. Wyciągnął swoją nogę na wodę, a woda twarda. Wyciąga następną nogę i zaczął iść po wodzie, idąc do Jezusa. Ale usłyszał wichurę, wziął swój wzrok od Chrystusa i zamiast patrzeć się na Chrystusa i iść do Niego, zobaczył na wichurę. Nie patrz się na swój problem. Na Chrystusa się patrz. Tylko na Chrystusa patrz się w Twojej komorze modlitewnej. Nieustannie módlcie się. We wszystkim dziękujcie Bogu. Nieustannie. Nie patrz się na wichurę, na wiatr. 12 godzin od 6 po południu do 4 rano wiosłowali. Nie patrz się na tą wichurę. Na Chrystusa się patrz. Ale serce ludzkie boi się. Świzgał wiatr, popatrzył się na tą wichurę i zaczął tonąć. Jak tylko wziął swój wzrok od Chrystusa, bracia i siostry, nie bierzmy, nie zwracajmy naszego wzroku gdzie indziej. Słysz, co chcesz, ale nie bierz swego wzroku od Chrystusa. Chrystus jest ten, który Cię uratuje. Nie bierz swoich oczu od Chrystusa. Wiesz, co mi powiedział mój dyrektor w pracy? Nie, wiesz, co mi powiedziała moja żona? Wiesz, co mi powiedział mój mąż? Nie, nie słuchaj nikogo. Patrz się tylko na Chrystusa i zobaczysz, co zrobi. I jak zaczął tonąć, co powiedział? Panie, ratuj mnie. Teraz co ma zrobić? Może zrobić coś innego. Wyciągnął swoją rękę. I co to była za ręka? Co to była za ręka? Zawsze myślałem nad tym, od pierwszej chwili, jak to czytałem. Uchwycił go i wsadził go do łodzi. Jak go złapał? Za kołnierz? Co to za ręka? Jak go złapał? Jak go wyciągnął? Uniżcie się pod wszechmogącą ręką Pana i On was wywyższy i wsadzi was znowu do łodzi. Zawsze miałem pytanie. Panie, nigdy nie odpowiedział mi Pan. Co to była za ręka? Jak go uchwyciłeś? Za kołnierz? Jak go złapałeś? I zrobiłeś tak i wsadziłeś go do łodzi. Nie wszedł Jezus, Piotra wsadził do łodzi. Nie wszedł Piotr, Jezus go wsadził do łodzi z powrotem. Wierzysz to? Co to za ręka jest ta? Co to za ręka, Ojcze? Co to za ręka, którą miał Chrystus? Co nie może? I co jest to, co wykonuje Jezus? Jak wsadził Piotra do łodzi i zakończył się wiatr, ustał wiatr. Czym był wiatr? Próba. I próba, na którą pozwala Bóg, jest dla karności, dla wyćwiczenia, byśmy się nauczyli ufać Panu, dla wydawania Twojego owocu i dlatego, że Cię miłuje. To, że miłuje, nie rozumiałem. To, że mnie miłuje, pozwala na próbę i jednego dnia byłem sam, zawołali mnie z kościoła do Patry i w drodze, której jechałem, złapałem gumę. Ja nic nie umiem. Nie umiałem wymienić zapasowego koła. I teraz? Ani lewarka nie miałem, nic. Nie zna się w ogóle na tych rzeczach. I zacząłem skarżyć się Panu i mówię, Panie, do Twojego dzieła jechałem i co, teraz jestem sam na autostradzie i zatrzymał się jeden
samochód i wyszedł jeden młody i zapytał się, co ci się stało? Złapałem gumę, ale nie mam nic do wymiany. Koło zapasowe mam, ale nie, to ja to wymienię. Wyciągnął lewarek, wszystko zrobił 5-10 minut, wsadził mi zapasowe koło. I zdziwiłem się. Panie, skąd go znalazłeś? Jak go wysłałeś? Może jest aniołem? Wszedł do łodzi i pytam się, ile mam ci zapłacić? Uśmiechnął się i odjechał. Wychwaliłem Pana. Weszłem znowu do samochodu, zacząłem jechać do Patry. I po 10 minutach zatrzymałem się, bo był potężny wypadek i zabiło się dwóch ludzi. Jakby nie złapał tej gumy, ja bym był też w tym wypadku. I zrozumiałem, dlaczego pozwalasz na próbę, bo mnie miłujesz, bo mnie zachowałeś od zła. Trzy rzeczy są dla wyćwiczenia, aby cię nauczył, przychodzi próba. Aby cię nauczył, że wysyła cię, ale nie zostawia cię samego, ale jest przeciwny wiatr. On przyjdzie i wszystko poukłada. Mówi, chodź po wodzie, nie bój się, idź. Nie patrz się na wicher, patrz się na Chrystusa dla wyćwiczenia, dla wydawania owocu. Jakie jest wydawanie owocu? My to czytamy, mówimy, chwała Bogu. Ale oni tutaj wyznali i zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Naprawdę. Po 6 miesiącach. Kilka miesięcy byli z Panem. I na koniec, poprzez miłość, bo Cię kocha i pozwala na próbę, aby Cię zachował od zła. I dlatego, kochani bracia i siostry, mówi apostoł Jakub, coś, co mi się podoba bardzo i czytam o tym i nie przestaję o tym czytać. Wszelką radość uważajcie, bracia, jak wpadacie w różnego rodzaju pokusy. Nie tylko próby, na które pozwala Bóg, ale i kuszenie. Pozwala też Bóg na kuszenie. Dlaczego? Bo w taki sposób poznacie, że jest wypróbowywana wasza wiara i wasza wiara pracuje dla cierpliwości, cierpliwość dla doskonałego dzieła, abyście byli doskonali, przygotowani i zakończeni, nie mając żadnych braków. Pełni, zupełni w Nim. Wy będziecie zupełni, doskonali w Nim. Jak staniesz się zupełni, doskonały w Chrystusie? Jak radujesz się w próbach, na które pozwala Bóg, ale i w kuszeniach, na które pozwala diabłowi, aby przychodziły do twojego życia? Ile wytrzymasz? Na to pozwala Bóg. Ale też ci pomoże we wszystkim. Był wychwalony On. Jak weszli do łodzi, ustał wiatr. Teraz jest Chrystus w łodzi. Odeszła wichura. I jak przyszli, weszli do Genezaret, jak poznali wszyscy, że tam jest Chrystus, no jak się dowiedzieli? Przecież On był na górze. Dowiedzieli się. Poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli. I prosili go, aby się mogli dotykać szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. To jest początek pierwszego apostolskiego kościoła. Ale dom ostatniego pokolenia będzie większy od pierwszego kościoła.
I teraz daje Ci szansę, Pan, abyś miał doświadczenie osobiste z Jezusem Chrystusem, jak chcesz być Jego przyjacielem. Przyjaciel Jezusa. I pamiętam i kończę na tym. Już mówiłem Wam o tym. Byłem z moim wnukiem Konstantinem. Miał 8 lat i Pan go ochrzcił w Duchu Świętym. I byliśmy sami w domku wypoczynkowym w Kalamu, dzielnicy koło Aten nadmorskiej. Jak wróciliśmy wieczorem do domu, po pełnym dniu, i teraz powiedziałem mu: Konstantino, teraz jak jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, poproś Pana o cokolwiek i Pan Ci to da. I powiedział mi, o co mam poprosić. I wtedy zastanowiłem się, co mam teraz mu powiedzieć, bo od to, co mu powiem, będzie pamiętał przez całe swoje życie. I poszedłem do następnego pokoju i powiedziałem: Panie, co mam powiedzieć? I przyszedł Pan i powiedział mi: powiedz mu, aby prosił mnie, aby stał się moim sługą. Powiedz mu, aby prosił mnie, aby stał się moim przyjacielem, abyśmy rozmawiali usta w usta. Ja nie zważyłem tego w piśmie. Tam tego się nauczyłem. Powiedziałem mu o tym i od tamtego momentu moja modlitwa jest taka: Panie, uczyń mnie sługą Twoim, ja bym był posłuszny Twoim przykazaniom, abym był przyjacielem Chrystusowym, aby był Chrystus moim przyjacielem, abyśmy mieli osobisty związek z Panem. Osobisty związek z Panem. Szczególnie, jak mi daje okazję, szansę, aby mógł wchodzić w każdej chwili przed Jego tron, tak jak znalazłem się, jak mnie ochrzcił Pan w Duchu Świętym, umiłowani w Panu. Twoje posłannictwo, pilnuj swojego posłannictwa. Nie mów Panu, co ma robić, bo ma cel, aby uczynić cudowne rzeczy, jak pytasz się Jego, co masz Ty zrobić. Amen.